Halo? Co, jest coś ważnego? Nie, człowieku, ja mam urlop teraz. Szef też musi odpocząć. Za parę tygodni wrócę i się tym zajmiemy. To cześć. Jakiego mieszkania? Tak, to na pewno tu. Zachowajcie spokój i dajcie mi rozmawiać. Kirby! Przestań bawić się tą kosą. Musimy go wziąć żywego. Dzień dobry, detektyw Warden. Czy pan to pan Owen? Tak, o co chodzi? Wysłaliśmy sprawę zaginięcia pańskiego brata. Możemy wejść? Tak, zapraszam. Drzwi na wprost. Czy może pan opisać okoliczności, w których ostatni raz widział się z bratem? Muszę trochę szacunku, co? Jesteś przy grobie rodziców. Zajmij tą czapkę. Cześć, miały jej bracie. Dlaczego chciałeś się tu spotkać? Miejscu byś nie chciał przyjść. Coś poważnego? Tak, jak najbardziej. Musisz przecież mi pieniądze. Stary, ale słuchaj, tym razem jest naprawdę poważnie. Zawsze tak mówisz. Zawsze mówisz, że się poprawisz i później wychodzi na to samo. Ile cię trzeba niańczyć, człowieku? Ciebie nigdy nie trzeba było niańczyć. Chcę zawsze bardziej dbać o ciebie. Bo nie miałem nic w dupie. Radź sobie sam. Już ci nie pomogę więcej. Ma pan żonę, dzieci? Kiedy ostatni razem był pan w firmie ojca? Czy w ogóle pan dostał coś w spadku? Ale co, nie ma nic do rzeczy. Chłopaki? Brać go! Cześć, to ja. Musimy się spotkać. Jasne. Stary, brzmisz okropnie. Wszystko okej? Nie, znaleźli mnie prawdopodobnie ludzie Belaira. Mam ich dane. Pomożesz mi je rozszyfrować? Jasne. Spotkajmy się na wiadu, się przedstawię. Dobra. Wieczorem. Cześć. Siema, pomożesz? Jasne. Zobaczmy. Ona nie jest żadnym agentem. No tyle to się domyśliłem. Spokojnie, nie jesteś pracownikiem firmy Blaira. To kim ona jest?
Nie ma już żadnej bazie danych. Muszę poszukać głębiej. To chwilę zajmie. Mam. Znalazłem ją na miejskim monitoringu. Często bywa przy Pałacu Sprawiedliwości przy ulicy Chestera. To nie tam siedzibę ma Yakuza? Powiem więcej. Jest tam nawet mila widziana. Na pewno chcesz to robić? Muszę. Czegoś ode mnie chcą. Mają jakieś powiązania z Johnem. Jestem z tobą, mordo. Wiem. Dzięki. Śledź go. Szef będzie w mieście za 3 godziny. Dostarczymy mu go wtedy. Dobrze. Widziałeś nowe frago? Tak, widziałem. Może być. Nie tak chujowe jak tryptyk. O, w końcu się obudziłeś. Chodź, pogadam na zewnątrz. Pobudź ci? Dam radę. Trzymaj. Dzięki. Ile byłem nieprzytomny? 2 dni. Zaszyłem ci rany i opatrzyłem, ale niestety kula została w nodze. Dowiedziałeś się może czegoś? Znalazłem tą kartkę. Tu masz wszystko. Sprawdzę to. Jak to w nodze została? Nie chciałem ryzykować wyjęcia kuli. Sprawdziłem ci adres, masz go tutaj zapisanego. Pomóc ci jakoś? Nie tym razem, mordo. Dzięki. Poczekaj chwilę. Twoje rzeczy. Trzymaj. Mam też czapkę po twoim bracie. To chyba ta ulica. Johnny! Spodziewałem się tu ciebie. Co ty mu zrobiłeś? Nie chciałeś mi pomóc? To on mi pomógł. Pewnie mi pamiętasz. Odebrałeś mi udziały w firmie, a ja odebrałem ci brata. Zaraz. Ja cię kojarzę. Panie Show, ostatnie lata współpracy przebiegały bardzo owocnie. Lecz pana firma już nie jest rentowna. Na podstawie naszej ostatniej umowy przejmuję pana firmę. Proszę to podpisać. Ja odebrałem ci rodzinę. Ale to za mało, aby cię zniszczyć. Jedynym sposobem na odzyskanie firmy. Jest twoja śmierć. Johnny, czekaj!
Nie mów na mnie, Johnny.